No dobra, siemanko. Skoczyłem dzisiaj na rower elektryczny. Dali wyzwanie. Tam nie celuję w trzeci czy drugi ten próg, ale w pierwszy. Za 10 zamówień dodatkowo 3 dyszki wpadnie. To oczywiście nie można przepisać zamówienia. Więc już to może sprawić, że nie wykonam tego zadania. No ale dobra, zobaczymy. I ciekaw jestem, no bo tak zauważyłem, że na... Dobre, nie? Zauważyłem, że na skuterze idzie zarobić te 4 dyszki na godzinę. No tam w ciągu... Nie dadzą mi powiedzieć. Co chwilę się jakiś delikwent trafia. Więc te 110-120 zł po 3 godzinkach jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na rowerze. No z tym bonusem. Tym wyzwaniem, bo na skuterze to raczej nigdy żadnego wyzwania nie zrobię, bo te trasy są jednak dłuższe i trzeba by jeździć chyba z 5 godzin. Pierwszy odbiór corner. Ciekawe, ile dla tego smoka. Pewnie ze 200. Chyba rozwiązałem problem z tym wyłączaniem się kamery. Wyłączyłem opcję 10 bitów. Więc nagrywam jak ze starych dobrych czasów na 8. Ja to pewnie nawet nie zauważę różnicy. Bo to co wczoraj nagrałem w 2.7, no to to było widać kiepską jakość. Czy 5.95? To tak mniej więcej czasowo? 10.5. Dobra. To zrobimy wyzwanie z pewnością. 15 minut. Udało się, żeby konsultant przepisał mi to zamówienie. Już nie da się po 5 minutach bez konsekwencji przepisać. Czyli minęło 20 minut, ja jeszcze nic nie zrobiłem, nic nie zarobiłem. Jadę na Grodzką. Na Grodzkiej ma być zamówienie gotowe za 9 minut. To już będzie pół godziny. Ciekawy jestem, gdzie ja z tym zamówieniem pojadę. Prawdopodobnie dostanę za nie gdzieś 10 zł. Także no, tyle warte jest jeżdżenie na rowerze. Najgorsze jest to, że trzeba będzie sobie chyba zrobić tydzień przerwy, bo przez 5 dni nie będę mógł zmienić pojazdu. Pójdziemy na grillowy urlop. W ogóle dość chłodno jest jak na jeżdżenie w podkoszulku. Trochę się wypuściłem za bardzo. Dobra. Tutaj pan ma napój. Dobra. A tutaj pan ma ciepłe... To wszystko. Dziękuję bardzo. K1, tak? Zamkowa 18. A się koń skasztaił na środku drogi. O! Strzelają z łuku. My się ładnie rozebali. W sumie mogłem go ostrzec. Za późno na to wpadłem. Może klienci coś napiwkami podratują. Jakaś instrukcja jest, jak dojść do mieszkania. Pierwsze piętro, środkowe drzwi, na balkon i do końca.
Dzień dobry. Jeszcze drugie będzie, momencik. Naszego, widzenia. Akita ramen z węgłowej. Od któregoś czerwca zamykałem ten przejazd. Widziałem artykuł. I tam już wał rozkopany. Trzeba będzie górą jeździć. Ale ktoś miał łydę skubany. To cięta na Sopot. Dobry. Za minutę pan podejdzie. Dobra. Ciśniemy na remonta. Telefonikiem się będzie bawić, ja będę jechał za nie. No co, gdzieś tu? Alfa dormi. Tory? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Drugie mamy. Co z tego jak godzina minęła? To samo na skuterze miałem. A zarobione 30 zł. Te 3 dychy jest, ale na skuterze miałem pewnie 3, 5, 40. No i zobaczymy jak się dalej sytuacja rozwinie. Teraz coś pewnie z rynku wpadnie. O ile wpadnie. Asfalcik wyle... Dobra. Załatali. Paliłem się, kurde, na to wyzwanie. Zapomniałem przecież, że nie ma zamówień na rowery. No chociaż tak namiętnie wysyłali te wiadomości, powiadomienia, że spodziewaj się dużej ilości zamówień. Wchodzimy z nowym produktem, z naszym największym partnerem i tym podobnym. No i co, i to warte. Coś jest. Coś jest. Szlak. Customer. No. Ma skubany zryw. Zdążył odjechać. Ale mi się lać. Ja pierdzielę. Mi się nie śpieszy. Mam customera. Jadę się od dla ciebie. Ludzi nie ma. Proszę bardzo. Jadę. O. Ty mogę odebrać. No ja sobie robię. Ja w połowie drogi do kibla. Dobra, 486. Na wielopole 26.
Idź. Koleżankę naucz, pasuje się obrócić. Ludzie, sobie tak panikujecie. Jedziesz swoją drogą, to jedź swoją drogą. Koszulka Pepsi, myślałem, że to tam nowa kolekcja z Lidla. Nie no, choćby jakieś zamówienie wpadło, to ja nie, ja muszę się jechać wylać najpierw, zanim coś wezmę. Dzięki, do widzenia. Haha, jest zbawienie. Kurde. Kącik. Jedziemy do domu. Ja nie wiem, czy jeżdżę na rowerze, czy tym na tym skuterze, to i tak robię jedno zamówienie na pół godziny. No, Przemuś Pro. Gotowe. Dziękuję. Dzięki. No, tutaj elegancko pilnuję. Dobrze, gonić tych oszustów. Kotlarska. Uliczka tutaj. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Podgórska. Maczek. A ten co to ma na sobie? To się nazywa bikepacking. W budowlanym był po PTV-ki remont robi, nie? Ja nie wiem, czy jak tak dziecko biegnie i ojciec do niego mówi: uważaj rower, to czy to jest dobrze, że on go ostrzega? Nie wiadomo, w którą stronę to dziecko poleci. A tak to nieświadome by sobie dalej biegło po prostu. Najprawdopodobniej. Dwa mach zestawy. To moje. Dzięki. Do widzenia. Piwna 25. O, no to co, wtedy mi się korba odkręciła. Lewo. Dzięki. Dziękuję pięknie, do widzenia. Kreska mąki z Nadwiślańskiej, gdzieś na Łagiewniki za 13 zł. Zmieniliśmy twoje zamówienie. Okej. Nieważne, byle byłoby gotowe. A jakie będzie, to mnie nie interesuje. Dzień dobry, 0,51? 0,51 Globo. No. Dzięki. Ciekawe, czy dałoby się gdzieś do supportu napisać, żeby mi to zmienili z powrotem na
na skuter, że mi dziecko telefon wzięło, naklikało i mi zmienił. I teraz ja dla tego dziecka nie mam pieniędzy, żeby chleb kupić, bo nie zarabiam. No, trzeba będzie trochę polamentować. Może mi zmienił. Nie ustoi to. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Gleba. Co, jakiś maczek, KFC, coś, nic, Biedronka? Coś jest. Coś jest. Pod skalę Biedra, za 9 zł. Customer. Tylko na kółkach. Czy ta laska tu tam wyglebiła? Na tych rolkach, to teraz prawie na środek skrzyżowania wyjechała. Bo ja ustanie pytam. 0,36. Dziękuję. Grotta Roweckiego. Wyjechałem na czwarty, a to nie ta klatka. Nice. Tak to jest właśnie z tymi kodami do bram. Tak to bym wbił domofon i przynajmniej wiedział, że to nie jest ta klatka, a kody są wszystkie takie same. No też nie, to no zwariuję. Dobra, brakuje mi 3 zamówienia do ukończenia wyzwania, ale nie chcę się tego robić. Przepadną przyduszki, ale w dupie to. Jak miałem tak zamówienia wpadać, to nie ma sensu żadnego. Musiałbym o kolejną godzinę przedłużyć. Zarobiłem 101 zł w 3 godziny. I to jest 36 na godzinę, nie? Niech będzie i tyle, wystarczy. Dziadek dobry agent. Tischnera główną drogą zapierdala na rowerze. Teraz go coś jedzie. Ja. Z górki doleci. I prosto pójdzie. Hehehe.